Był bardzo trudny sezon, dużo trudnych decyzji, natomiast jak czas pokazał, wszystkie decyzje były słuszne. Jesteśmy w Superlidze, jesteśmy w elicie i w następnym sezonie postaramy się sprawić miłą niespodziankę wszystkim kibicom. Tutaj też trzeba podziękować wszystkim tym osobom, które na co dzień nie występują przed kamerami, nie występują na parkiecie. Im trzeba tutaj mocno podziękować, bo bez nich tego wszystkiego byśmy nie oglądali. Te lata, panie Rafale, jak będą zapamiętane w Opolu? Bardzo dobrze, no to były dobre lata, mi się wydaje. Tutaj razem z wszystkimi stworzyliśmy coś pięknego. Były dobre chwile, też były troszeczkę słabsze chwile, ale więcej na pewno było tych lepszych. Za to wszystko wszystkim dziękuję, szczególnie kibicom, którzy gdzieś tam nas dopingowali. Ten gang Kuptela swoimi skrzydłami nieśli do zwycięstw, mieliśmy też medal, także to jest coś tutaj, te 9 lat było na pewno dużym pozytywem. Jaką by pan wystawił ogólnie ocenę za te wszystkie sezony, taką szkolną? Szkolną ocenę? Powiem chyba 5+, bo tutaj nie ma co tego. Przy tym budżecie, co mieliśmy, to co osiągnęliśmy, wielu reprezentantów Polski, medal mieliśmy, graliśmy bardzo dobrze w pucharach, także moim zdaniem 5+ to jest na pewno zasłużona ocena. Nie mogę pana oczywiście nie zapytać o jedną rzecz, bo pan nie bał się ryzykować, brał pan bardzo młodych zawodników, oni tutaj tak naprawdę rozwinęli pod pańskim, że tak powiem, okiem i ręką skrzydła. Bardzo odważnie, nie bał się pan tych ruchów, żeby ci młodzi zawodnicy grali. Tak, ja lubię pracować z młodzieżą i to są takie dla mnie wyzwania. I cieszę się, że mogłem pracować na przykład z Andrzejem Widomskim. Cieszę się, że był Karol Siwak, Działakiewicz. No, paru takich nazwisk, które gdzieś tam poszły dalej grać i sobie powodzeniem radzą. I to jest budujące. To powodzenia, panie trenerze, na dalszej sportowej drodze. Nie dziękuję, żeby nie zapeszyć. Pamiętasz pierwszy moment, jak przyjechałeś do Opola? Oczywiście, że pamiętam. Ja pamiętam, że ja byłem w górach. Sobie idę po prostu dolinką i dzwoni do mnie jeszcze wtedy trener Skórski, że czy chciałbyś do Opola. No to ja tak od razu po sekundzie tak, nie? I pamiętam to jak dzisiaj. Nigdy nie myślałem, że będę w tym miejscu, gdzie jestem teraz i że to wszystko mnie spotka. Jestem super wdzięczny tutaj Gwardii, że mogłem spełniać swoje marzenia tutaj. Nie? No właśnie o to się chciałem ciebie zapytać, bo było wiele, wiele bardzo cennych momentów, pewnie dla ciebie jako sportowca. Było wiele cennych chwil, ale też ich, tak jak sinusoida, i na górze, i na dole, ale to też jest chyba ogromna lekcja sportu. Nie, dokładnie, te 7 lat, które tutaj spędziłem, to jest właśnie ta sinusoida, jak w życiu. Byłem, kurde, medal mistrzostw Polski brązowy, nagle coś tam słabiej, puchary i to tak się przeplatało, więc naprawdę, ale takie jest życie. Nie? Musieliście mocno mentalnie się teraz przygotować do tej końcówki sezonu, bo ten sezon to był rzeczywiście najtrudniejszy, Mateusz? No, dokładnie, tak mi się wydaje, że on był bardzo ciężki. No przecież już na meczu ze Szczecinem musieliśmy się bić z nimi, bo wiedzieliśmy, że to jest to utrzymanie. Nie? Nigdy tak jeszcze w Opolu nie było, odkąd ja jestem. No. Dzisiejszy mecz już trochę inaczej, bo ten wynik wczorajszy dawał nam trochę luzu w głowie, że jest to utrzymanie. No i może to też dało, że wynik dzisiaj super, zagraliśmy i do przodu fajnie. No to trudno nie zapytać, co dalej, mimo że już poza Opolem. Tak, zobaczymy, jeszcze nic nie mogę mówić i na pewno chcę kontynuować jeszcze piłkę ręczną i cieszyć się tym, co robię. Dziękuję wam wszystkim. Ocena dzisiejszego meczu i całego sezonu? Cieszymy się, że wygraliśmy, tak? Ten sezon był dla nas, może naprawdę był ciężki i najcięższym sezonem chyba był, jak przyszedłem do Opola i spadliśmy z ligi, tak? To jest taki drugi ciężki sezon dla nas, gdzie musieliśmy się bronić przed tym spadkiem. Chwała chłopakom, że podnieśliśmy się w głowy i potrafiliśmy wygrywać, zacząć wygrywać te mecze, tak? Ale jak mówię, no, sezon nas nie rozpieszczał, przede wszystkim kontuzje i musieliśmy to jakoś wszystko łatać. Cieszymy się, że wygraliśmy w ogóle ten sezon w zdrowiu cały. Na gorąco jest ciężko coś powiedzieć o tym sezonie, tak? My się cieszyliśmy z każdego meczu wygranego, walczyliśmy w każdym meczu, a były takie, że mecze, że po prostu nie wychodziło to, no. Ciężko powiedzieć, no. Dziwny to był sezon, naprawdę. Jak się udało zmobilizować na ten ostatni mecz tak naprawdę? Bo też pewnie w męskich słowach musieliście sobie co nieco powiedzieć, no to jesteście po prostu facetami, no. Powiem tak, no sport kształtuje charakter i pokazaliśmy ten charakter, tak, że każdy mimo wszystko tych porażek musiał sam sobie w tym wszystkim pomóc, w głowach przede wszystkim ułożyć sobie i przystąpić do następnego meczu, tak? Jeśli ktoś by się chciał poddać, no to mógł nie przychodzić po prostu na treningi, tak? Bo nie widzieliśmy takiej osoby, żeby nie chciała, tak? Wszyscy walczyliśmy, wszyscy trzymaliśmy się razem i
udało się? No nie ukrywam, to były szybkie 4 tygodnie. 4 tygodnie, mało nocy przespanych, bo trzeba było wszystko ponadrabiać, ale jestem szczęśliwy, że to zadanie wykonaliśmy, bo jakby nie było, pracowaliśmy od początku, kiedy przyszedłem tutaj, żeby dojść do takiego momentu i być tak zadowolonym z meczu, tak jak teraz jesteśmy. Chłopcy wykazali się naprawdę profesjonalizmem i tutaj wspólnie stworzyliśmy ten kolektyw, o co nam tak naprawdę chodziło. Gdzieś tam rozmawialiśmy sobie, ostatni mecz, musimy podejść do niego jak najbardziej skoncentrowanie, musimy pokazać, że ten zespół KPR Gwardiopole to nie jest zespół, który zasługuje na tam 10. czy tam niższe miejsce. To jest zespół, który zasługuje na wyższą lokatę. W związku z tym naprawdę no, wydaje mi się, że mecz mógł się podobać. Były takie fragmenty gdzieś tam nerwowe. Natomiast gdzieś tam utrzymaliśmy ten wynik i to mnie bardzo cieszy. No i oczywiście plany na przyszły sezon, te pierwsze myślenie, czy jeszcze po prostu czas się nacieszyć tym, co jest? Czas się nacieszyć tym co jest, natomiast chcemy zawsze walczyć o jak najlepsze miejsce w tabeli i mam nadzieję, że nasze miejsce jest gdzieś pomiędzy 4. a 6. miejscem, także zrobimy wszystko, żeby to miejsce właśnie osiągnąć.